Kontynuujemy serię Osoba Jezusa. Przechodzimy do lekcji czwartej, Niebiański człowiek i Słowo Boże. Czytamy z Mateusza 4:4. A on odpowiadając rzekł: Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Przejdźmy także do Jana 6, 63 do 68. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A teraz przeczytajmy Jana 8:47. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. A także Jana 14:10. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Teraz przeczytamy z 1 Piotra 1, 23 do 25. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Przejdźmy też do Hebrajczyków 4, 12 i 13. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I ostatni fragment to 1 Jana 4, 17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pierwsze cztery z tych tekstów powstały dlatego, że Pan Jezus był niebiańskim człowiekiem. Pamiętajcie, że mówimy o człowieku, Jezusie Chrystusie. Kuszenie na pustyni nastąpiło po otwarciu się nieba i potwierdzeniu przez Ojca. To jest mój Syn umiłowany. I wtedy nieprzyjaciel postawił wyzwanie powołaniu Chrystusa jako człowieka niebiańskiego. Pokusa miała swoje podstawy w fakcie niebiańskiego pochodzenia Pana Jezusa. W Ewangelii Jana widzimy to samo. Jan zawsze kieruje uwagę od pierwszego słowa tej Ewangelii do końca na niebiańskie pochodzenie Jezusa. Wyzwanie dla Pana Jezusa ma to samo znaczenie. Czy nie wierzycie, że ja jestem w Ojcu? Ten niebiański człowiek jest nam tu przedstawiony w relacji do Słowa Bożego. Patrzyliśmy na niego w odniesieniu do życia wiecznego. Teraz popatrzymy na niego w relacji do Słowa Bożego. Patrząc na niego z tej strony, zobaczymy progresywność niebiańskiego człowieka, a przez to odkryjemy naszą własną drogę do chwały. Pokazaliśmy, jak Jezus narodził się jako niemowlę, jak wzrastał w mądrości i poznaniu.
Teraz zobaczymy, jak Słowo Boże wpłynęło na rozwój jego życia. A patrząc na to, znajdziemy naszą własną drogę. Z tego zrozumiemy, jak mamy przejść z tego starego życia progresywnie do nowego. Rozważmy wszystkie zasady życia niebiańskiego człowieka w relacji do Słowa Bożego. Słowo Boże jest bardzo blisko związane z tym życiem. A to życie wieczne jest bardzo blisko związane ze Słowem Bożym, bowiem jedno i drugie dotyczy niebiańskiego człowieka. Prawdą jest nie tylko to, że to jest w Nim, ale że On jest w tym. On jest Słowem Bożym. On jest życiem. Życie i Słowo są w Nim, są Jego istotą. On nie powiedział, ja wam pokażę życie, ale powiedział, ja jestem życiem. On nigdy nie mówił, że pokaże drogę, ale powiedział, ja jestem drogą. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo nie przywdziało ciała, ale ciałem się stało. Pomimo tego, Słowo jest tym, co wypowiadamy, ale jest też osobą. On jest Słowem, On jest życiem, ale jest też to Słowo wypowiadane. Jeżeli poświęcisz czas na przestudiowanie użycia słów logos i rema, zobaczysz, jak trudno jest znaleźć różnicę między nimi. Te dwa słowa zastępują się, a często stapiają razem w jedno słowo. Tak jest i w tym przypadku, że osoba jest słowem, a słowo jest osobą. Może to wydawać się skomplikowane, ale później stanie się to jaśniejsze. Jest pewna różnica, ale obydwa są związane z osobą. Najpierw rozważmy myśl zrodzony przez Słowo. Pan Jezus, jako niebiański człowiek, był zrodzony przez Słowo Boże. Anioł przybył do Marii, przekazał Słowo i czekał na odpowiedź. Słowo anioła brzmiało: i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Łukasz 1:31. Po namyśle i walce wewnętrznej Maria odpowiedziała: jak się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Znowu anioł czekał na odpowiedź. Po namyśle Maria odpowiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dopiero wtedy został jej dany żywy Chrystus. Jezus, niebiański człowiek, został zrodzony przez Słowo. Słowo Boże jest nasieniem Chrystusa. Zasianie tego Słowa w naczyniu ducha ludzkiego jest cudem nowego stworzenia. My również jesteśmy zrodzeni przez Słowo. Potem następuje proces doświadczania przez Słowo. W czasie kuszenia jasne jest, że w tle wszystkiego jest Słowo Boże, które rządziło Panem Jezusem Chrystusem, a Jego odpowiedź to zawsze napisano. Życie jest zależne od Słowa Bożego. W człowieku niebiańskim życiowe pytanie związane jest ze Słowem Bożym. Szatan mówi do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz tym kamieniom, by stały się chlebem. Jezus odpowiada: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Testem jest więc Słowo Boże. Weźmy odwrotną stronę i zobaczmy, że ziemski człowiek umiera, dlatego że odrzucił Słowo Boże. Tu ostatni Adam jest kuszony tak samo jak pierwszy Adam. Ale na podstawie tego, jak on zwyciężył te trzy pokusy, widzimy, że jego życie było związane ze Słowem.
Bóg przekazał pierwszemu Adamowi słowo, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. 1 Mojżeszowa 2,17. On, zamiast być rządzonym przez Słowo Boże, kierował się własną wolą i upadł. Jezus, drugi i ostatni Adam, był rządzony całkowicie przez Słowo Boże. Słowo Boże kierowało nim w doświadczeniu na pustyni. Jezus, niebiański człowiek, był zaatakowany widokiem możliwości oddzielenia go od życia niebiańskiego. Ten atak wtedy był i teraz jest po to, by jego lub nas w jakiś sposób skłonić do odrzucenia, pogwałcenia lub zignorowania Słowa Bożego, byśmy postępowali niezależnie. Dzisiaj widzimy tego bardzo dużo. Niektórzy o najsławniejszych nazwiskach w kręgach zielonoświątkowych bawią się zdrową nauką i prawdą, jaka jest w Jezusie. Jezus zachował swoją pozycję jako niebiański człowiek na gruncie Słowa Bożego. On był zrodzony przez Słowo i my też jesteśmy. Piotr napisał, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Paweł napisał, że tym Słowem był Chrystus. To Słowo doszło do nas. Musieliśmy dać odpowiedź. A teraz, tak jak On, musimy przejść próbę. On jako pierworodny nowej rasy, do której my należymy, był zrodzony i doświadczony. Przez całe swoje życie Jezus był prowadzony przez Słowo Boże. Chrystus ucieleśnił i wypełnił całe Pismo. Wiele razy powtarzał, aby się Pisma wypełniły. Aby tak było, musiał stale chodzić w Duchu Bożym. On żył życiem Ducha i dlatego postępował według Słowa Bożego. Inaczej być nie mogło. Kiedy ktoś po raz pierwszy zagląda do Słowa Bożego, wydaje mu się, że są różne drogi. Jest droga wiary, droga woli Bożej, droga Słowa Bożego i droga Ducha Bożego. Kiedy jednak lepiej zrozumie Boga, uświadomi sobie, że wszystkie te drogi łączą się w jedną. Nie możesz chodzić w wierze bez chodzenia w Słowie Bożym. Nie możesz chodzić w Słowie Bożym bez chodzenia w woli Bożej. Nie możesz też chodzić w woli Bożej, jeżeli nie chodzisz w Duchu Bożym. Jezus był do takiego stopnia rządzony Słowem Bożym, że nawet jako człowiek na krzyżu, zupełnie bezbronny, powiedział, by się wypełniło Pismo. Jan 17:12. Ten człowiek jest pod rządami Słowa Bożego, ponieważ jest rządzony Duchem, ponieważ Duch bierze odpowiedzialność. Obejmuje to podobieństwo do Chrystusa. To jest droga do ostatecznej woli Bożej. Słowa Bożego nigdy nie wolno odstawić na bok. To, co powiedzieliśmy, nie oznacza, że możemy próbować chodzić w Duchu, a zaniedbać Słowo Boże. O tym, aby mieć właściwą postawę, Paweł pisze. Słowo Boże niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Wiele razy możesz nie znać właściwego miejsca Pisma, ale Duch Święty może wykorzystać ku dobremu to, co jest ze Słowa Bożego. Stworzono już coś takiego jak ruch jedynie Ducha Świętego. Jeżeli usłyszysz kogoś, kto mówi, to jest nowe objawienie, jest to bzdura. Lepiej od tego uciekaj. Kiedy mówi Duch Święty, on nigdy nie omija Słowa Bożego. Możemy nie potrafić podać dokładnego miejsca lub dosłownego cytatu, ale jesteśmy nim rządzeni, prowadzeni. Należymy do niebiańskiego człowieka. Jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Co odnosi się do głowy, odnosi się też do członków.
Jeżeli jesteśmy połączeni z niebiańskim człowiekiem i to samo życie jest w nas, będziemy rządzeni przez to samo Słowo Boże. Będziemy rządzeni przez Słowo Boże poprzez Ducha Życia, który jest w tym Słowie. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Jan 6:63. Duch Życia jest wszystko wiedzący. Dlatego, jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Ducha, wiemy w naszych sercach, czy jakaś rzecz jest od Boga, czy nie. Nie można okłamać wybranych. Diabeł zwodzi przez imitację, a te imitacje są wszędzie. Jednym z największych znaków zbliżającego się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa jest zwiedzenie. Chrystus ostrzegał, by was kto nie zwiódł. Zawsze podkreślano, uwaga na zwiedzenie. Niebiański człowiek, wybrany Boży, nie może zostać zwiedziony. To jest niemożliwe. Jeżeli rządzi nim duch, to trzyma się granic Słowa Bożego. Widzicie niebiańskiego człowieka, życie wieczne i Słowo Boże rządzące wszystkim. Jest wielka różnica między byciem prowadzonym przez literę, a prowadzeniem przez Ducha Życia w tej literze. Możemy mieć tę księgę, znać literę, a nigdy nie dojść do poznania prawdy. Możemy literą zabijać. Dlatego musimy być doprowadzeni do miejsca, gdzie w tym Słowie będzie Duch dający życie. Popatrzcie na dwojaki aspekt Słowa dla wzrostu w Chrystusie. Wykazaliśmy już, że ta zasada życia działa progresywnie w człowieku wierzącym. Po pierwsze, Słowo jest wymową natchnioną przez Ducha. Mówimy o Duchu działającym w Słowie Bożym, kiedy to Słowo jest ożywione przez Ducha. Słowo Boże to nie jest tylko coś, co zostało napisane. Po drugie, to Duch Życia złączony jest z tym Słowem. Postawmy pytanie, jak dalece Słowo zapisane jest Słowem Bożym? Tu musimy być bardzo ostrożni, gdyż wiemy, że Biblia jest Słowem Bożym. Ona nie tylko zawiera Słowo Boże, ale ona jest Słowem Bożym. Możesz wziąć fragment Biblii jako literę i wykorzystać go na 50 różnych sposobów jednocześnie. Który z tych 50 sposobów jest Słowem Bożym? Chcę tu powiedzieć, że jest konieczne, by ten fragment był Słowem Bożym w prawdzie. A tą prawdą jest Duch Życia w tym Słowie. Słowo Życia, Duch Święty, musi użyć i zastosować to Słowo, by stało się Słowem Bożym. Nie możesz uzyskać Bożych rezultatów przez samo cytowanie Biblii. Jest to zwiedzenie tak zwanych ludzi wiary. Duch Święty musi natchnąć Słowo i ożywić je. To musi się wydarzyć, zanim będziecie mogli mieć jakiekolwiek rezultaty z tego. Żywy niebiański człowiek nie jest zbudowany z samych słów, chociaż są to słowa wzięte z Biblii. Człowiek próbuje budować kościół na podstawie słowa. Można wyliczyć wiele rodzajów kościołów, z których każdy stoi, jak twierdzą na Słowie Bożym, ale nie ma w nich życia. Bogu chodzi o żywego, niebiańskiego człowieka Bożego. A taki może powstać, jeżeli Duch będzie działał przez Słowo. Słowa, które mówię do was, są duchem i żywotem. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ze strony Piotra było to słowo kogoś dyskryminujące. Uczeni w piśmie i faryzeusze mieli pismo, ale nie poznali go jako życia wiecznego. W tym jest różnica. To życie jest w Synu Bożym. By pismo było efektywne, musi istnieć żywa relacja z Panem Jezusem Chrystusem. Suwerenność Boża musi być widoczna w twórczym Słowie. Jest to widoczne w działaniu w kierunku ludzi niezbawionych.
Głoś Słowo Boże, jak napisano, a resztę zostaw suwerenności Ducha. Możesz głosić Słowo do setki ludzi, ale dla większości z nich jest to martwe. 90 lub więcej z nich nie widzi nic i nie czuje nic. Ale pozostała mniejszość jest dotknięta suwerennością Bożą. Słowo jest dla nich czymś więcej niż wypowiedź, niż litera. Dla tych, którzy je przyjmują, jest duchem i żywotem. Duch Boży wejdzie w to słowo dla tych kilku. Musimy poddać się wodzie i wierzyć, że w jakiś sposób Bóg wejdzie w to słowo i dotknie życia niektórych ludzi. Chociaż większość z nich pozostanie nietknięta. Tylko Bóg może dać wzrost. To twórcze słowo pozwala nam zobaczyć, że w niebiańskim człowieku Słowo Boże jest działaniem Boga, a nie tylko Bożym stwierdzeniem. Słowo w relacji z Duchem Życia w Chrystusie jest działaniem. Coś tam się dzieje. Do kogo to Słowo dotrze przez Ducha Życia, ten nigdy już nie będzie taki sam. Chociaż wydaje się, że idzie starą drogą. Jan 12,48. Jezus powiedział, Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Coś zostało powiedziane, przyszło Słowo Boże i coś się stało. I nigdy się nie odstanie. Słowo Boże podawane w duchu ma wartość, gdyż ono działa, jest kreatywne. Słowo Boże oznacza zawsze Boże działanie. Światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Ale zostawiając niezbawionych, przypatrzmy się życiu i zasadom ustanowionym dla zbawionych. W nowym stworzeniu działanie ducha w powiązaniu ze Słowem Bożym nie jest już tak bardzo niezbędne. W przypadku niewierzących Słowo było dane, by uczynić nowe stworzenie. Tworzenie to akt suwerenny, ale od tego czasu to, co jest suwerenne, ustaje, a wzrost następuje przez Ducha Życia w tym Słowie. Wzrastamy, ponieważ w nas jest życie zgodne z życiem w Słowie. Bez względu na to, jak bardzo zmuszałbyś trupa do jedzenia, nie osiągniesz większego jego rozwoju ani wzrostu. W tym człowieku musi być życie, przy pomocy którego ten pokarm może dać wzrost. To mamy na myśli, mówiąc, że aktywność, która nosi znamiona niezbędności, ustaje w nowym stworzeniu. Suwerenny akt jest czymś niezależnym od nas. To łaska od Boga dla grzeszników, którzy w zamian nic nie mogą dać. Teraz, kiedy to życie jest w nas, nasz wzrost następuje na podstawie życia, które jest w nas i które współpracuje z życiem w Słowie Bożym. Słowo natchnione Duchem przywraca do życia to, co jest martwe. Ale Duch towarzyszący Słowu wymaga odpowiedzi w Duchu. Przez tych, którzy suwerennie zostali wprowadzeni do społeczności z Chrystusem przez Słowo. To samo życie w Słowie, które decydowało o naszym nowym narodzeniu, rządzi teraz naszym życiem. Oznacza to, że to samo życie, które nas ożywiło, musi być w Słowie, które rządzi życiem, by doprowadzić nas do pełnej dorosłości. Wszystko dotyczy życia. Doktryna pochodzi z życia, a nie życie z doktryny. Kościół powstaje z życia, a nie życie z Kościoła. Nie jest to dodatek do doktryny Kościoła, ale dodatek do niebiańskiego człowieka, który jest konieczny. W Słowie, jakie mamy, doktryna pochodzi z życia. Kościół istniał przed nauką o Kościele.
Przychodzi życie, a tam, gdzie jest życie, reszta też przyjdzie. Musi być życie, a życie kształtuje Kościół. Odwrócenie tego porządku prowadzi do Babilonu. Czym jest Babilon? Babilon reprezentuje utratę żywego autorytetu Słowa Bożego. Król Jehojakim odciął Słowo Boże i potem naród judzki został uprowadzony do Babilonu. Kiedy odrzucił żywy autorytet Słowa Bożego, wszystkie naczynia ze złota i srebra zostały zabrane do Babilonu. To jest to podobieństwo. Oznacza to, że lud pański pójdzie do niewoli na śmierć, służba pańska nie będzie dalej funkcjonować, ponieważ naczynia zostały zabrane. Do tego czasu oni składali ofiary, przestrzegając porządku Lewitów. Możecie mieć formę i system, a być w Babilonie. To Słowo Pańskie, żywe i duchowe, ustrzeże was przed Babilonem. Niech Bóg pomoże nam nigdy nie zapomnieć tej prawdy. Hallelujah.